Cześć kochani, próbowałem zacząć dzisiaj rano nagrywać filmik, ale nie było sprzyjających warunków, więc sobie odpuściłem. Parę rzeczy się zadziało, no bo to dzisiaj 15 lutego, więc no co mam powiedzieć. No dzisiaj mogę pogratulować rządzącym dzisiaj w Polsce, że każdy Polak może wejść na stronę internetową i wydrukować sobie PIT-a. Jasne! Tylko musi znać kilka szczegółów. Po pierwsze, jaki miał przychód w roku poprzednim, to jeszcze można sprawdzić według PIT-u z zeszłorocznego. Pod warunkiem, że ma się go przy sobie. Dwa, trzeba wpisać jeszcze przychód z roku poprzedniego, czyli 2018. Czyli 17, 18, którego nie każdy sobie potrafi policzyć, albo nie ma wszystkiego przy sobie, albo w ogóle nic nie ma. Więc dostęp do tej usługi jest czysto teoretyczny. Tak teoretyczny, jak Państwo jest. Poza tym takie pytania tam są, tak super są te rzeczy, żeby się zalogować. Wpisz kwotę większą niż zero. Super. No jest jasne, nie? Przecież to jest jasne, że nie można zarobić na umowie o pracę mniej niż zero, nie? Bo jeszcze przedsiębiorca mógłby wykazać stratę. Ale osoba fizyczna, która nie ma działalności, na pewno nie. Masakra. Gratuluję, aż mi się po prostu język plącze od tego. Przez 3 dni oglądałem film Botox. Serial. Taki w internecie. Wiem, że to nie było bezpieczne, bo oczywiście telefon leżał w samochodzie, głos był rozbity przez głośno mówiący i oglądałem podczas jazdy codziennie. No kurczę, szalony film. Dobro i zło, szaleństwo, głupota, fantazja, przerost fantazji, wszystko tam było. Normalnie życie. Ale jedną rzecz pokazało, że w wielu miejscach, że ludzie, którzy robią zło, przypadkiem robią też dobro. O, i to jest zaskakujące. Ale też i odwrotnie, bo pokazuje sytuację, w której ludzie, którzy mówią, że robią dobro, albo robią faktycznie to dobro, wywołują na innych złe skutki. Czyli jak to nie powiedzieć, że jest siła yang i ying, są siły przenikające się, czyli zło i dobro zawsze występuje w parze. Ten filmik jest dowodem, rewelacyjny, pokręcony, tak jak życie jest pokręcone. Super po prostu, zwyczajnie. I to mi się, wiecie co mi się jeszcze tak pomyślało dzisiaj? O ludziach i istotach, które sprowadzamy na ten świat. O dzieciach, o towarzyszach naszej drogi. Za co jesteśmy odpowiedzialni? Napisałem sobie nawet to. I do czego potrzebni? Tak sobie pomyślałem, no szczególnie tym, że ten mój cykl to pod nazwą W drodze, no to ja też tak myślę, że właśnie, że musimy iść przez to życie, biorąc za ręce te swoje dzieci. W pewnym momencie trzeba je jednak puścić, pozwolić, żeby poszły same, ale trzeba być gotowym, żeby jednak podać im znowu ręki, rąk, a nawet nóg, żeby im pomóc. A muszą chcieć, muszą współpracować. Jakie mamy inne wyjście? No mamy. Możemy nic nie robić i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Oczywiście, jeśli dziecko miało fuksa i ma wszystkie niezbędne cechy, bo dostała je w genach, a życie jeszcze je utrwaliło lub w ogóle powstały dzięki doświadczeniom, no to oni sobie niektórzy sami poradzą. A co z sytuacji, kiedy mamy patologiczne dzieci? Tak będziemy je kochać, nie? Ale być może przyjdzie taki moment, że gdy będą dorosłe, trzeba je zwyczajnie powiedzieć, no ja nie podam Ci już tej ręki. Podałem Ci tą rękę tyle razy, że już naprawdę nie mogę. Być może trzeba będzie kopnąć go w dupę, czy ją. Brzydko powiedziałem. Ale ciągnięcie czasami kogoś za ręce całe życie do niczego dobrego nie prowadzi. No chyba, że jest to osoba niepełnosprawna. No i czasem
przez życie ciągniemy też innych ludzi, albo oni nas ciągną, albo raz oni nas ciągną, a raz my ich ciągniemy. No. A tu już jest dłuższa filozofia, więc nie zamierzam o tym mówić. Kończy się na szczęście tydzień ciężki, bo nie chciało się wstawać, choć teraz jest coraz jaśniej, jest super. Jednak rano jeszcze ślisko, dzisiaj widziałem też samochód, który leżał na dachu przed Żninem. Wczoraj, no dzisiaj już nawet, leżała ciężarówka na zjeździe ze S5 w okolicach Gniezna i leżała to od wczoraj. Nikt jeszcze jej nie podniósł, przewróciła się na bok, czyli jednak warunki nie są do końca sprzyjające. Ale sobota i niedziela ma być rewelacyjna, więc zachęcam do wszelkiej formy aktywności. Wiem na pewno, że będą tacy, którzy pewnie i będą jeździli motocyklami. No ale to w zeszły tydzień w Gdańsku też ich widziałem. Więc bawcie się dobrze, ładujcie akumulatory, podłączajcie pod nie prostowniki. Żartuję z tymi prostownikami. Wszystkiego dobrego wam życzę. Jedźcie i czyńcie dobro. Czasem zło przy tym też wyjdzie. Ale why not? Pa!